Tutaj jest trochę ciszej, ale uwierzcie mi, że wieje niemiłosiernie. No, a mi już trochę brakowało tego ruchu. Gdzieś tam w Grudziądzu wpadłem w taki cyk i tak naprawdę każdy prawie że dzień zaczynałem od jakiegoś sportu. Tenis, czy jakieś tam przebieżki, albo coś jeszcze innego, byleby się rozruszać. Tutaj mi trochę tego brakowało, dlatego dzisiaj akurat wleciał rower. Wybrałem się sam, wstałem trochę wcześniej. Może pokażę parę gdzieś tam miejsc w Darłowie, których jeszcze być może nie widziałeś, ale to już zaraz. To co przed chwilą było widać, to pewnie jeden z powodów, dla których czerwona flaga oznacza, że nie powinniśmy wchodzić do wody. No osobiście nie wyobrażam sobie wpaść do czegoś takiego i gdzieś tam walczyć o przetrwanie, bo te fale naprawdę bardzo mocno rozbijają się o ten cały falochron, o tę całą promenadę, którą tutaj widać. Ale w sumie tak, żeby zobrazować ten cały obraz mocy żywiołu, tam na tym takim betonowym molo, na tym dużym falochronie jest pewien przykład, który już zaraz ci pokażę. Chciałem powiedzieć, że trzeba też uważać, bo te fale czasami przeskakują. Zresztą zobacz tutaj na to, że co jakiś kawałek jest taka dość spora plama. Także właśnie ja dostałem drugi raz takimi odłamkami wody, fali. To jest właśnie to, o czym przed chwilą wspominałem. Ja tutaj może przeczytam tabliczkę. Jest to gwiazdoblok, czyli blok betonowy o wadze 5 ton, który w czasie sztormu 6 grudnia 2013 roku został siłami natury wyrzucony od strony morza na falochron wschodni, znacząco uszkadzając jego nawierzchnię, ustawiony w tym miejscu jako symbol potęgi żywiołu i ku przestrodze próbujących z nimi igrać. Także zwróć uwagę na to, że ten blok waży około 5 ton, wygląda zresztą dość solidnie i został wyrzucony gdzieś z takiego miejsca. Tutaj tych bloków jest o wiele więcej, ale też widać, że to miejsce tutaj jest chyba najbardziej porozbijane. Nie wiem, czy to było dokładnie to miejsce, gdzie on wypadł, ale podejrzewam, że tak mogło... No to prawie oberwałem. Dobra, ale tak jak patrzę na ten tutaj cały falochron, to miejsce akurat jest chyba najbardziej narażone na fale. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Wiatr się trochę uspokoił, słońce wyszło, także można sobie gdzieś usiąść i połapać trochę tych promyków póki są. Ale też trochę zastanawiam się nad tym, bo jest pewnie dużo rodzin, dużo ludzi, którzy gdzieś tam planowali sobie urlop od jakiegoś dłuższego czasu. No i trafiają na pogodę, która na przykład nie jest jakby w 100% taka satysfakcjonująca. No na przykład tutaj ja widzę, że ten ruch jest bardzo wstrzymany, tak jak byliśmy tutaj wieczorem, przedwczoraj. To pełno budek otwartych, mnóstwo ludzi, którzy gdzieś tam chodzą, wiadomo, wydają swoje pieniądze, ale to też w jakiś sposób napędza tą gospodarkę. I to jest coś, co jest, wydaje mi się, bardzo mocno potrzebne w tym aktualnym czasie. Zwłaszcza, gdy ta gospodarka przez jakiś czas jest no, takim dość sporej stagnacji, wstrzymaniu i za dużo się nie dzieje. No, a co do ludzi, którzy wyjeżdżają na wakacje i nie trafiają w pogodę, no i tak myślę, że trzeba ją jakoś wykorzystać i przygotować się na każdą ewentualność, żeby po prostu nie zmarnować tego czasu, tak? Czyli mimo, nie wiem, deszczu, jakichś innych wiatrów i tak pewne rzeczy można robić, korzystać z pewnych atrakcji, dlatego też zachęcam. Jestem na takiej ostatniej, długiej, prostej, tam jeszcze dwa ronda i kolejna, ale już krótsza, prosta i będę z powrotem na miejscu. Ale tak jak się przyglądałem tym dzieciom, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, tym, które bawiły się tam na promenadzie i gdzieś tam skakały sobie, unikały tego deszczu, tej rozbitej wody na falochronie i tak dalej. I przypominałem się pewne słowa, kiedyś powiedział taki pewien mężczyzna, pamiętam takie dłuższe przemówienie, powiedział, że od dzieci się można wiele nauczyć, że dzieci tak naprawdę nie mają czegoś takiego, że się boją, muszą same doświadczyć, same sprawdzić, same dotknąć. Jak widzą coś, to jest cytat, uwaga, że jak widzą pana bez nogi,
to mówią pan bez nogi. I tak naprawdę dla dziecka nie ma to nic złego. Ale w momencie, gdyby dorosły powiedział coś takiego, no to już myślę, że wielu ludzi mogłoby się w jakiś sposób oburzyć. No. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jest pewien moment w życiu, w którym tak naprawdę jest to nam zabierane. Jest nam zabierana ta taka automatyczna jakby, nie wiem jakby to nazwać, ciekawość świata, o to, że trzeba wszystkiego dotknąć, doświadczyć, że nagle z takich ruchliwych dzieci, jakimi przeważnie jesteśmy w młodym wieku, stajemy się powoli takimi modelowymi obywatelami. I tym momentem jest, myślisz tutaj trafnie, myślisz, jest szkoła. Że w szkole jest takie pierwsze zbicie z tego tematu, bo dziecko z takiego ruchliwego trybu życia nagle wpada w ławkę, gdzie musi spędzić parę godzin z jakimiś tam przerwami. No, tak kiedyś się jakby zastanawiałem nad tym wszystkim, jak to powstało. I wszystko zmierza do tego, że to jest pewnego rodzaju system pruski, który powstał jakoś na początku XIX wieku, czyli tam 1810 do 1820 jakoś, gdzieś w tych granicach, i miał on właśnie za zadanie przyzwyczaić ludzi do takiego typowego obywatelskiego życia, do tego, żeby ten człowiek był w jakiś sposób posłuszny. I to jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo istotne w tym, bo niedawno znajoma stanęła przed takim bardzo ważnym wyborem. Jej dziecko dochodzi do tego wieku, gdzie trzeba wysłać go właśnie do szkoły, i znalazła szkołę, która uczy prywatnie, z tym, że będzie płaciła na przykład miesięcznie 2000 zł. Wiem, że nie wszystkich na to stać, ale chcę zrobić, żeby no, to dziecko wyrosło na naprawdę pewnego siebie, fajnego człowieka, który jest w stanie kreatywnie myśleć, uczyć się w odpowiedni sposób. Jest to szkoła, która na przykład uczy przez pewnego rodzaju zabawę, zwłaszcza w tym młodym wieku. Nie ma czegoś takiego, że dziecko gdzieś tam siedzi sobie w ławce zamknięte przez ileś godzin z krótkimi przerwami, tylko jest jakaś tam wydzielona oczywiście czasowo, tak? Zabawa, zajęcia, ale to wszystko przez zabawę, czyli taki tryb, jaki dziecko tak naprawdę najbardziej przyswaja wiedzę. No, dobrym przykładem są tutaj na przykład kreskówki, bo gdy dziecko ogląda jakieś bajki, zwłaszcza w języku, nie wiem, angielskim czy jakimś innym, to bardzo szybko przyswaja sobie takie właśnie słówka i jakieś zwroty, przez co się uczy. I to też jest moment, bo nie wiem, czy masz dzieci, czy nie masz. Ja aktualnie, no jeszcze nie mam, ale myślę, że to no, kiedyś i tak nastąpi ten moment, gdzie trzeba będzie stanąć przed taką decyzją i jakby postąpić odpowiednio. Wiem, że te problemy są przeważnie pieniądze, że to one blokują człowieka do tego, żeby wysłać to małe dziecko do fajnej szkoły, żeby było mniej więcej uczone w taki, a nie inny sposób, gdzie nauczyć naprawdę kreatywnego myślenia, krytycznego myślenia, co jest, wydaje mi się, bardzo wielu ludziom potrzebne, żeby zaczęli gdzieś tam zadawać pytania, kwestionować pewne rzeczy, zaczęli szukać odpowiedzi. No ale właśnie, tutaj też zachęcam do tego, żebyś nie wierzył w to, co ci przed chwilą powiedziałem, tylko żebyś sprawdził, skąd się wziął ten cały system pruski, dlaczego on tak wygląda, po co on był i jakie ma główne zadanie. To jest dość istotne. No dobrze, ja już tutaj wsiadam na rower, będę kontynuował jazdę i widzimy się niebawem w kolejnych ujęciach. Rozmarujesz telewizor. To był ten park, w którym siedzieliśmy przedwczoraj, tam gdzie były te takie fajne światło i tak dalej. A teraz jedziemy do Intermarché po lokalne piwko Darłowskie. Tak? Darłowskie, dobrze. Darłowskie, tak. Darłowskie. Miejsce zaparkowaliśmy właśnie tam niedaleko kościoła. Znów jesteśmy przy ulach, minęły dwa dni. Dzisiaj akurat Szymon ubrał cały kombinezon, Marek gdzieś tam śmiga, tak jak to było ostatnio. Już go ugryzła jedna pszczoła w tym takim ulu. Ostatnio też się zdarzyło, niestety w nogę go ciepnęła, ale jedno ugryzienie to takie nawet dla zdrowotności. No, dzisiaj akurat Marek planuje nakarmić pszczoły, bo już trochę mało jest do zbierania. Także są takie specjalne pojemniki, poidełka, tam się robi taki syrop, woda z cukrem i co jakiś czas się dokarmia. Także ja osobiście o tym nie wiedziałem, że w momencie, gdy sezon jakby dobiega końca albo jest trochę mało tych, nie wiem, roślin do zapylenia, to właśnie trzeba robić w taki sposób, żeby te ule przetrwały. National Geographic. Jakby co, to mamy pierwszych śmiałków tutaj i tutaj jest Krzysiek i Szymon. Możesz coś opowiedzieć ładnie? Jak było? Zajebiście.
prostu nie będę się czegoś więcej. Jakieś ostatnie słowo. W sumie, żeby pan podkręcił jeszcze bardziej. A ty, Krzychu? Nie wiem, jestem gotowy na wrażenia. Nie no, trochę by się oglądało tak na prawo i lewo. Albo tak po twoich włosach. No, latamy ostro. Ale Krzychu chyba wyglądał na bardziej wymieszanego. Pan podkręcił śrubkę. Ale dobrze było, co? Będzie koniec tego dnia, wylądowaliśmy na działce, także zrobimy sobie jakiegoś grilla. Byliśmy w sklepie, zrobiliśmy zakupy, mamy tam coś do jedzenia, do picia. Magda pojechała do domu, wiadomo, musi odpocząć. Jest godzina około 22, także to chyba jakieś z ostatnich ujęć dzisiejszego dnia. Dzisiejszy dzień był dość długi, ale jutro jest kolejny. Jutro już powrót, w sumie Szymon wraca do siebie, jedzie tam w okolice. W sumie do Torunia chyba jedzie na jakieś urodziny. Ja wracam, jadę do Gdańska, tam jeszcze do znajomych, później do Grudziądza. A Krzysiek zostaje do soboty. Także to było na tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro. Golfy mnie dowiozę? Gdzie na Szymon? Cześć, witam po krótkiej przerwie. Trochę się zmieniło, bo byłem w Tarłowie i jestem już w Gdańsku, co myślę, że można było zauważyć po tym ostatnim ujęciu. Gdzieś tam kuzynka odstawiła mnie i kuzyna w Sławnie. To jest taka mała miejscowość, ale bardziej jakby dostępna, jeśli chodzi o kolejki i inne rzeczy. Tam kuzyn wsiadł w pociąg, a ja wyszedłem na trasę i muszę powiedzieć, że to były dwa, chyba jedne z lepszych stopów, jakie złapałem, bo jeden się udało złapać w momencie, gdy przechodziłem na drugą stronę ulicy, po prostu żeby tam stanąć. Już kobieta się zatrzymała na środku, lekarka. Pozdrawiam, jeśli kiedyś to może będzie oglądała. Bardzo przyjemna, powiedziała, że pierwszy raz zabrała mężczyznę na stopa. Nigdy wcześniej to nie zdarzało, ale no, muszę powiedzieć, że to było naprawdę maksymalnie szybko zrobione. Z drugiej strony później jechaliśmy gdzieś tam chyba około 30 km. No i udało mi się złapać strzał. Też kobieta, która mnie wcześniej widziała na tej stacji, gdzie mnie kuzynka wystawiła, który przychodził na tą drugą stronę ulicy. To taka śmieszna sytuacja. No i dokładnie tak samo. 5 samochodów minęło i już była jazda dalej. No i ten drugi strzał doprowadził mnie już do Gdańska, gdzie sobie maszeruję tak od około 5 km. Został jeszcze niecały kilometr, ale postanowiłem się przejść, ponieważ umówiłem się z koleżanką na chwilę po 15. Ona o tej akurat kończy pracę. Gdzieś wylecimy pewnie na jakieś piwo, może nie na plażę, bo pogoda nie jest taka, jaką byśmy chcieli do końca. Może trochę być tam chłodno, ale przejdziemy się w jakieś miejsce, może jakieś piwo, później ktoś tam jeszcze do nas dołączy. No i mamy jeszcze nocleg u niej zorganizowany, bo powiedziała, że ma pokój wolny, także fajnie. Jutro rano będę leciał już w kierunku Grudziądza. No i tam kolejne atrakcje, bo organizuję ognisko, które organizuję już od paru ładnych lat. Także w tym roku będzie to pierwsze. Wiadomo, z jakiego powodu wcześniej chciałem robić. No, ale to już jutro. Dzień dobry. To już zakończenie, bo już wróciłem do domu, jest godzina około 17. Już zdążyłem się wykąpać, porozmawiać tam z bratem, byłem u znajomego już nawet. Odebrałem samochód od mechanika, tak na marginesie. Nie wyszło aż tak dużo, jak myślałem, także jest w porządku. Nie jeszcze taka z niego padaka.
Co dalej? Ja się szybko zbieram, bo już niebawem organizuję ognisko. Znaczy już dzisiaj się to dzieje tak naprawdę, bo gdzieś tam o 19 zaczynamy, także zostały 2 godziny. Ognisko, na które gdzieś tam zawsze mają wjazd najbliżsi znajomi, znajomi znajomych i tak dalej. Także gdzieś tam fajna mega atmosfera się dzieje. Mamy takie fajne plenerowe miejsce, które zawsze wykorzystujemy. A to też tak na marginesie. Chciałem po prostu podziękować, tak? Bo już tutaj to wszystko dobiega końca. Mam mnóstwo materiału, myślę, gdzieś tam na kamerze. Są rzeczy, którymi myślę, że się bez problemu podzielę. Są takie, które myślę, że są może w jakiś sposób nudne, gdzieś tam ten nie było pewnej pikanterii, to może gdzieś tam usunę. I są też pewnie rzeczy nagrane, które myślę, że są też jakby bardziej prywatne i takie też jakby pominę. Były też momenty, w których w ogóle tak naprawdę nie ruszałem kamery, bo wiedziałem, że to ujęcie na przykład się nie przyda. A chciałem stworzyć coś, co myślę przynieść komuś jakąś, nie wiem, rozrywkę, może w jakiś sposób merytorykę. Ale to też się okaże, bo jeszcze sam nie wiem, co z tego wyjdzie, trochę tego jednak się nagrało. Dlatego już niebawem siadam, myślę, jutro na spokojnie sobie usiądę, zobaczę, przejrzę materiał, jak to tam wygląda. Zacznę coś z tego przygotowywać. No oczywiście ty już to widzisz, także ten cały proces się jakby pomija. To wszystko. Chciałem jeszcze podziękować ludziom, którzy pomogli w jakiś sposób gdzieś tam przetransportować się z punktu A do B. Udostępnili jakby swój nocleg. Dziękuję rodzinie, kuzynowi, kuzynce, drugiemu kuzynowi, który tam dojechał, kumplowi, zatem jeszcze koleżance, która mi wczoraj przenocowała, dzięki której poznałem jej w sumie chłopaka, jej tam znajomych, bliskich i tak dalej. Wszystko bardzo fajnie. Byliśmy w Gdańsku, mega miejsce. Znowu gdzieś tam przypomniały się pewne rzeczy, które były, które działy się w Gdańsku. Także wszystko jak najbardziej na plus. Polecam. Byłem pierwszy raz w Stoczni oraz na ulicy Elektryków, tak to się chyba nazywa. Bardzo fajna miejscówka, mnóstwo ludzi, po prostu coś się dzieje. Już lecę się przygotowywać jeszcze na zakupy i zaczynam ognisko. Kto wie, być może niedługo się na nim, albo kiedyś będzie taka możliwość, że się na nim zobaczymy. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia. Cześć!